Wiesz, że możesz ułatwić sobie wykonanie rysunku już na etapie wyboru tego, co chcesz narysować? Ma na to wpływ użycie perspektywy. Jeśli nie czujesz się na siłach, by sprostać jakiemuś tematowi, to narysuj go tak, by nie musieć jej stosować. Zobacz, ten rysunek żuka jest bardzo prosty i składa się w zasadzie z trzech głównych kształtów. Lecz jeśli chciałbym go sobie utrudnić, to rysuję ten sam temat już z ujęcia wymagającego użycia perspektywy. Muszę pilnować wiarygodnego odwzorowania przestrzeni. Tak samo jest praktycznie z każdym tematem. Jeśli ustawimy obiekt bezpośrednio przodem lub profilem do nas, to praca będzie łatwiejsza. Jeśli obiekt będzie nawet lekko odwrócony, oprócz proporcji, światłocienia i formy musimy pilnować jeszcze perspektywy. Nawet w portretach. Skróty anatomiczne to nic innego jak ujęcie ludzkiego ciała właśnie w perspektywie.